Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Jest wiele książek o winie. Jest nawet jedna, która nazywa się Wine Bible, winna Biblia, ale żadna nie narobiła tyle zamieszania w świecie wina, jak pewna japońska manga, o której wam dziś opowiem. I możecie mi wymieniać najróżniejsze tytuły, które każdy winopijca pragnący wiedzy powinien znać. Każdy szanujący się sommelier ma na swojej półce. Możecie mi dać listę ważnych książek, albumów, winnych gazet. Ale żadna z nich nie rozpoczęła kulturowej rewolucji, nie zmieniła zwyczajów całego kontynentu, nie stała się fenomenem, na dodatek fenomenem popkultury, czyli nie spopularyzowała wina na tak szeroką skalę. O takiej właśnie książce będzie dzisiejszy odcinek. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. Już wyjawiam tytuł tej niezwykłej książki. Drops of God, Boskie Krople, to manga napisana przez rodzeństwo Shin i Yuko Kibayashi, którzy podpisują się wspólnym pseudonimem Tadashi Agi i narysowana przez artystkę Shu Okimoto. Jako, że jest to manga, trzeba przyzwyczaić się nieco do czytania tej historii. Książkę otwieramy oczywiście od końca, w sensie naszego europejskiego końca, oraz czytamy od prawej do lewej strony. Oraz powiem wam, że mimo, że jest najważniejszą książką o winie, w sensie impaktu, jaki miała na edukację, sprzedaż wina i zmianę przyzwyczajeń w całej Azji, większość winiarzy czy specjalistów od wina, z którymi rozmawiam, o jej istnieniu nie ma pojęcia. Może dlatego, że nie zmieniła życia przeciętnego winopijcy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, choć została przetłumaczona na wiele języków. Jej najważniejszymi odbiorcami po prostu niewątpliwie byli i są Azjaci. A może też nie jest aż tak dobrze znana dlatego, że to manga. Nie to, że jest to gatunek niepopularny na naszym kontynencie, ale myślę, że w świecie wina tematyczne komiksy czy właśnie manga niekoniecznie wzbudzą zainteresowanie specjalistów, winiarzy, a nawet osób szukających faktycznie informacji o winie. Ja sama odkryłam Drops of God dzięki mojej fascynacji Japonią i od razu stwierdziłam, że ta książka to jest fenomen. Dziś już wiem, jaka to była fala i muszę się z wami tymi faktami i anegdotami podzielić, bo właśnie po to stworzyłam ten podcast, dla takich właśnie jak ta historii. Jeśli kochacie wino i lubicie książki, to koniecznie przeczytajcie przynajmniej pierwszy tom. A w sumie jest ich 44. Możecie je znaleźć oczywiście po angielsku. Ja właśnie mam część po angielsku, a część po francusku pod tytułem Le Goût de Dieu. I nie, nie przeczytałam wszystkich tomów. Przyznaję się od razu. Pierwszy tom ukazał się w 2004 roku, a ostatni w 2014. A historia jest następująca. Głównym bohaterem jest Shizuku Kanzaki, młody chłopak, który pracuje w japońskim dużym browarze i zajmuje się sprzedażą. Na samym początku dowiaduje się o śmierci swojego ojca, z którym nie miał raczej dobrych relacji. Ojciec był bogaty, a na pewno bogata i warta fortunę jest jego kolekcja win z całego świata. Ojciec nazywał się Yutaka Kanzaki i był najbardziej znanym japońskim krytykiem winiarskim. Shizuku ma teraz szansę na olbrzymi spadek, kolekcję win, dom ojca, no i oczywiście pieniądze. Ale okazuje się, że jego ojciec postawił warunek. Żeby zostać faktycznym spadkobiercą jego fortuny, syn musi zidentyfikować oraz opisać w sposób jak najbardziej zbliżony do stylu ojca 13 win. 12 z nich określanych jest mianem 12 apostołów. Ostatnie zaś to tytułowe krople Boga, Kami no Shizuku. I tutaj mamy dwa problemy. Pierwszy jest taki, że z Shizuku o spadek walczy przystojny młody krytyk winiarski Issei Tomine, którego Yutaka Kanzaki adoptował, o czym jego syn z krwi i kości nawet nie wiedział. A drugim problemem jest to, że nasz bohater zajmujący się piwem wina nie pija. I to wcale. Nie zna się na nim, nie lubi, nie pija, nic o nim nie wie. Po prostu dawno temu podjął decyzję, że nie pójdzie w ślady ojca, a wręcz chce żyć tak, żeby mu pokazać, jak bardzo gardzi życiem krytyka winiarskiego. I taki właśnie mamy początek tej historii. Wydawać by się mogło, że Shizuku jest na straconej pozycji w stosunku do Issei, ale okazuje się, już przy pierwszej, zaaranżowanej przy okazji czytania testamentu degustacji, że syn krytyka ma niezwykłe zdolności. On po prostu czuje wino. Nie zna się, nie ma pojęcia o szczepach, producentach, apelacjach, ale czyta wino, chłonie je, jakby pił je od, za przeproszeniem, dziecka. I faktycznie okazuje się, że ojciec od zawsze uczył go uważności na zapachy i smaki. Nie podawał mu wina, ale kazał mu smakować i opisywać absolutnie wszystko.
I tu zaczynam właśnie mówić o tym, co stanowi o sile tej książki. Opisy win są najbardziej niezwykłymi opisami, z jakimi się zetkniecie. Wina są opisane i słowami, i obrazami. Powodują, że czujecie to wino, że rozumiecie tak naprawdę, jaki pakiet smaków i aromatów, ale też emocji może w sobie nieść jeden łyk. Już na samym początku mamy taki jeden obraz, który często pokazują na moich degustacjach. Sommelierka, młodziutka dziewczyna, która zaprzyjaźnia się z naszym bohaterem, ma okazję spróbować wybitnego Burgunda. Bierze łyk Pinot Noir i nagle widzimy ją pośrodku łąki pełnej kwiatów, z rozwianymi włosami, z nosem w kieliszku o dużej, pięknej czaszy. I czujemy, że o tym właśnie jest Burgundia. Zapach łąki, zapach wiosennych kwiatów, zapach ziemi, może nawet ziemi po deszczu, lekkość wiatru. Te opisy win w jednym obrazku to jest po prostu mistrzostwo. Cudowne jest też patrzeć na rozwój Shizuku, a właściwie na to, jak budzi się to, co zasiał w nim kilkanaście czy 20 lat temu ojciec. Nie wszystkie dzieci wychowuje się w uważności na smaki. Zauważyliście, że dzieciakom daje się często bardzo specyficzne rzeczy do jedzenia. Te takie szyneczki z indyka bez smaku, za to z mnóstwem konserwantów, jakieś parówki, jakieś neutralne serki, te makarony z sosem pomidorowym w każdym menu dla dzieci, piersi z kurczaka, frytki. Ale ja znam dzieci, które jedzą awokado, oliwki, pochłaniają sardynki i wiem na pewno, że nie jest łatwo, ale można zachęcać chociaż do próbowania, wąchania, eksperymentowania. Może niekoniecznie od razu ostrygi i kawior, no ale rozumiecie, o co mi chodzi. Żeby nie popadać w skrajności i sytuacje, w których dziecko dojrzewa bez bodźców smakowych, poza cukrem oczywiście. No bo cukier to dzieciom zawsze i wszędzie, prawda? Ale już schodzę z tematu dzieci i wracam do tego, na czym się znam, więc spokojnie, wracamy do wina. Ciekawe jest to, że opisywane tutaj wina to i takie, które kosztują 50 zł i takie, które warte są tysiące. I wiecie co? Każdemu poświęcona jest taka sama uwaga. To znaczy, oczywiście jesteśmy w różnych momentach historii, czasem też do jakiejś etykiety mamy dodatkową anegdotę, ale samo podejście do wina jest pełne niewiarygodnego takiego respektu, szacunku, uważności. W drugim tomie jest świetna, bardzo długa scena, kiedy Shizuku i jego przyjaciółka próbują pomóc właścicielowi i szefowi restauracji w doborze win do jego menu. Dzieje się to tuż przed przyjściem krytyka gastronomicznego, który wcześniej jednym swoim opisem w gazecie położył biznes biednego naszego szefa kuchni. To jest taka mała restauracja rodzinna, bardzo proste dania ze świeżych produktów i do nich mają być podawane niedrogie wina, bo muszą to być wina na kieliszki. I właściciel nie ma przestrzeni na trzymanie dużej ilości butelek, ani też pieniędzy na zamrażanie ich w etykietach zastokowanych na zapleczu. I tutaj mamy na przykład świetną scenę dobierania szabli do ostryg. Scena, w której okazuje się, że lepszym wyborem jest proste, świeże, zwykłe wino niż drogie i wyrafinowane premier cru. Że szabli owszem pasuje, ale niekoniecznie droższe to lepszy pairing. To, w jaki sposób wszyscy dochodzą do tej konstatacji, jest naprawdę ciekawe i prawdziwe i bardzo dobrze opisane. Dlatego na przykład warto w restauracjach mieć dobrych sommelierów albo kogoś, kto pomoże właścicielowi restauracji w stworzeniu karty win. Kogoś, kto będzie tą osobą, która spróbuje dań, zrozumie, kto jest gościem tego miejsca i jakich win potrzebują dania, które wychodzą z kuchni. Bo wiecie, właściciel restauracji często jest nękany ofertami importerów, z których absolutnie każdy ma świetne wina i chciałby wrzucić jak najwięcej swoich butelek do karty. A przedstawiciele handlowi nawet mogą zrobić szkolenia i mogą w tym być świetni, ale często będą skupieni na swoich produktach i niekoniecznie będą obiektywni. Tymczasem może się okazać, że proste wino od importera, który nie jest tak bardzo ekspansywny, nie oferuje darmowych parasoli czy kieliszków, będzie lepszym wyborem do konkretnego miejsca i do konkretnego dania. Tak też jest w tej mandze. To jest naprawdę ciekawa historia, a takich historii jak jest więcej. No w końcu mamy 44 tomy. Oczywiście sporo tutaj też jest skrótów w fabule i czasem przewracałam oczami, zwłaszcza kiedy sceny miały dotyczyć relacji romantycznych, ale zrzucam to też na karb różnic kulturowych. Natomiast jest to książka, która niesie mnóstwo wiedzy o winie, regionach, szczepach, ale też ciekawostek o apelacjach, producentach czy samych winiarzach. Ja dowiedziałam się z niej mnóstwo, a przede wszystkim jest inspiracją do dalszych poszukiwań, bo dowiadujecie się o jakiejś historii i możecie zgłębiać potem ten temat dalej. Drops of God to punkt wyjścia do wielu winnych odkryć. Ciekawe jest, że sami twórcy mangi nie są specjalistami od wina, to znaczy myślą, że nie byli na początku. Jednak ich kolekcja win, taka prywatna kolekcja win, była olbrzymia,
no i doświadczenie raczej nieskromne. Jednakże postanowili przy pracy nad kroplami Boga skonsultować się ze specjalistami, ponieważ to wino, a nie ludzie, miało być i faktycznie jest bohaterem całej serii. I bardzo to szanują, bo w dzisiejszym świecie ludzie nie lubią czerpać z wiedzy specjalistów. To jest taka chyba moja obsesja i często wracam do tego tematu, ale też taka jest smutna prawda. Może jednak w Japonii wciąż ma się szacunek do tych, co swoje życie poświęcili zgłębianiu jakiegoś tematu. Mam taką nadzieję i ta manga tę nadzieję moją karmi. Pierwszy tom jest zdecydowanie skupiony na Francji i winach głównie z Burgundii i Bordeaux. W kolejnych mamy inne regiony Francji, ale też wina z Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Australii. I teraz czas na małą analizę tego, co zaczęło się wydarzać po publikacji pierwszych tomów. Otóż manga The Drops of God bardzo szybko stała się w Azji książką kultową. Nie tylko była ciekawą historią, nie tylko opowiadała o winie w sposób, użyję modnego słowa, inkluzywny. Ona dawała Azjatom wreszcie język, którego im brakowało, i język do opisywania wina i do zrozumienia z kolei opisów wina, bo to działa w dwie strony. Musicie zrozumieć, że wino zaczęło być w Azji modne dopiero w latach 2000. I o tym zresztą będzie oddzielny odcinek. Opowiem w tym odcinku o niezwykłym roku 2008 i o tym, jak do rozwoju mody na wino przyczyniły się Chiny. Ale to zostawiam sobie na później. Dziś tylko o mandze, która również spowodowała lawinę, rozpoczęła rewolucję, a jej język był dla azjatyckiego świata wina jak wymyślenie koła. No więc język wina, całe opisy, ale też książki wydawane po angielsku czy francusku w Europie zupełnie nie były dostosowane do rynku azjatyckiego. Młodzi sommelierzy w Japonii, Korei czy Chinach nie mieli łatwo, bo po pierwsze, większość informacji nie była w ich języku, a po drugie, smaki wina nie odpowiadały ich gastronomicznemu doświadczeniu. Nie mieli wspomnień z dzieciństwa z pączków z dżemem z róży, czy korniszonów, czy wołowiny po burgundzku. Ich smaki to imbir, kimchi, sos sojowy. Opisy w Drops of God to przede wszystkim obrazy, które przenoszą nas do jakiejś rzeczywistości, do konkretnej sytuacji. Czasem jest to łąka, czasem winnica, a czasem bal maskowy, czy nawet koncert zespołu Queen, albo kołysanka Brahmsa, albo malowidła z Luwru. Skojarzenia winne nie mają granic. Faktem też jest, że dużo tutaj odniesień jest do Europy, bo w końcu wino pełni funkcję zaspokajania aspiracji młodych Azjatów. Mamy tu więc dużo obrazów burgundzkich, na przykład winnic, ale de facto obrazy na przykład Van Gogowych pól słoneczników czy niekończących się upraw truskawek to nie jest coś, czego czytający The Drops of God Japończyk nie zna. Wręcz przeciwnie, wiele tych rysunków, które widziałam w mandze, wywoływało u mnie tak samo intensywne wspomnienia zapachowe, jak u lokalnych czytelników, bo w Japonii uprawia się przecież i słoneczniki, i truskawki. Chodzi mi o to, że ta manga jest niezwykłym pomostem między światem europejskim a Azją. Wywołała sporo zamieszania. Okazało się, że po wydaniu każdego nowego tomu, po przetłumaczeniu kolejnego tomu na jakiś język, producenci win opisywanych w Kami no Shizuku byli zalewani mailami z zamówieniami wina. Importerzy z Azji natychmiast chcieli mieć te butelki u siebie. Prywatni klienci chcieli sprowadzać je na swoje potrzeby do swoich prywatnych piwniczek. A ważne jest to, że autorzy książki opisują nie tylko znane etykiety i wielkich producentów. Oni z małych, lokalnych winiarzy zrobili w Azji gwiazdy. Na przykład taki Philippe Carry, mały producent Chateau Poupy, kiedy pojechał na Winexpo do Hongkongu, nie spodziewał się nawet tego, co go spotka. Nagle został otoczony przez rozhisteryzowanych azjatyckich fanów, błagających go o autografy. A na przykład cena Chateau Montpera z pierwszego tomu The Drops of God, wino, które zostało właśnie porównane do koncertu zespołu Queen, z 15 euro wzrosła do 150 euro. Thibaut d'Espagne musiał podwoić produkcję swojego wina i stwierdził, że komiks ma większy wpływ na sprzedaż niż punkty Parkera. I to w sumie jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Winiarze często chwalą się punktami, które przyznał im jakiś krytyk winiarski w poważnej winiarskiej gazecie. W sumie każda taka winiarska gazeta zanudza niekończącymi się stronami z listami zdegustowanych przez redakcję win i punktami im przyznanymi. Jak ja doceniam gazety, w których są treści, a nie kolejne listy z punktacją. I to treści nowe, ciekawe, a nie powielanie ABC o kawie czy produkcji win różowych w prostych grafikach, które widzieliśmy już 1000 razy. Jest na przykład taka francuska gazeta, którą bardzo polecam, oczywiście tym z was, którzy znają francuski, nazywa się 12,5%. I to jest nowoczesna gazeta dla ludzi.
Jak tu była pięknie wyjaśniona na przykład maceracja węglowa, jakie tu są wywiady, a nie takie, wiecie, byłem, spróbowałem tego i tego, oceniam tak i tak. Więc nagle ta manga pokazała, że można inaczej, że takie rzeczy jak komiks rozrywkowe, ale z porządną wiedzą, mogą mieć znacznie lepsze zasięgi i efekty. Mam nadzieję, że więcej winiarzy i również więcej organizacji promujących regiony zacznie skupiać się na takim właśnie przekazie. Nie TikTokowym, ale takim połączeniu rozrywki i wiedzy. Są przecież świetne kanały na YouTubie, mój na przykład znacie, są podcasty, są mądre profile na Instagramie. Chociaż i tak nic nie przebije impaktu boskich kropli. Manga sprzedała się w Korei Południowej w 2008 roku w 2 milionach kopii. Nic dziwnego, że sprzedaż wielu wymienionych win po publikacji książki wzrosła nawet o 150%, często dosłownie w kilka dni po wydaniu w kolejnym kraju. Pewna firma w Korei kupiła wszystkie butelki wymienione w komiksie w celu edukacji swoich pracowników. Wciąż niektóre wina w Azji są sprzedawane z informacją, że jest to wino z The Drops of God, bo jest to gwarancja sprzedaży i zainteresowania. Takim małym problemem jest to, że przez kolejne lata po publikacji czytelnicy koniecznie chcieli spróbować win z konkretnych, opisanych w komiksie roczników. Winiarze z kolei, jak na przykład bordowskie Château Le Puy, które okazało się mieć kluczową rolę w całej serii, ale nie będę teraz wszystkiego zdradzać, musiało aż wstrzymać sprzedaż, aby zapewnić stałe dostawy wina swoim zakontraktowanym odbiorcom. W ciągu kilku tygodni ilość zamówień wina z 5-6 maili tygodniowo wzrosła do setek tygodniowo. Popularność mangi była więc dla niektórych producentów wręcz problematyczna. Braki dostaw, niezadowolenie stałych klientów, totalne szaleństwo mogło faktycznie przytłoczyć mniejszych winiarzy. Ale też wielu producentów, np. z Kalifornii czy Australii, zyskało nagle rozpoznawalność i z dnia na dzień stali się supermodni, często nie mając nawet pojęcia, skąd przyszedł ten sukces, co go spowodowało. Nagle zwiększały się zamówienia, a oni nigdy nie słyszeli nawet o Drops of God. Manga kreowała winnych bogów, którym rozpoznawalność spadała jak manna z nieba. Co to jest za historia, nie uważacie? Takie rzeczy tylko w winie. A więcej o azjatyckim rynku wina i innych szaleństwach, jakie tam miały miejsce, będzie w oddzielnym odcinku. Nie za tydzień, bo lubię mieszać dla was tematy, ale wkrótce. A tymczasem szukajcie dobrych książek o winie z dobrymi historiami i do usłyszenia za tydzień. Earborne Media.